Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Stasiak. Jestem product ownerem odpowiedzialnym za bankowość internetową dla klientów firmowych w banku BNP Paribas. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu nowy moduł przelewów, który udostępniamy dla Państwa w najbliższym czasie. W czasie, kiedy będę robił prezentację, możecie Państwo zadawać pytania na czacie. Na wybrane pytania odpowiem po zakończeniu mojej prezentacji. Na część będą również odpowiadali moi współpracownicy. Dzisiejsze spotkanie zaczniemy od takiego bardzo krótkiego omówienia, na czym będą polegały zmiany w najbliższym czasie. Opowiem o produkcie płatności masowych, a potem i aplikacji mobilnej. A potem przejdziemy do prezentacji w samym systemie i będziecie mogli Państwo zobaczyć sami, jak to będzie wyglądało. Mam migrację klientów podzieliliśmy na dwa etapy. Część z klientów już ma moduł nowych płatności. Zmigrowaliśmy klientów mikro 3 listopada. Z wyłączeniem niektórych specyficznych produktów, takich jak na przykład mass paymenty czy aplikacja mobilna. Cała pozostała grupa klientów, czyli głównie klienci segmentu SME i corporate banking, zostaną zmigrowani 17 listopada. Te prace będą trwały od 17 do 18 listopada, czyli tak naprawdę po niedostępności systemu w nocy z 17 na 18 listopada będziecie Państwo mogli korzystać z nowego modułu płatności. Po udostępnieniu nowego modułu płatności stary moduł nie będzie dostępny. Oczywiście zmigrujemy Państwu wszystkie zlecenia z starych modułów do nowych we wszystkich statusach, które są potrzebne. Tak wygląda dashboard przelewów. Dzieli się on na część związaną z wprowadzaniem przelewów, z informacją, ile przelewów jest do obsługi, poczekalnią i miejscem, gdzie można zaimportować pliki. Obecne menu, z którego w tej chwili Państwo korzystają, zostaną usunięte wszystkie przekierowania do te związane z przelewem, z płatnościami, z przelewami, zostaną usunięte z tego menu lewego. Natomiast cały czas pozostanie możliwość przełączenia się do starej wersji systemu, ponieważ będą tam cały czas jeszcze przez jakiś czas moduły kart czy trade finance, moduł komunikacji. Oprócz tego udostępnimy Państwu w obsłudze zleceń całą funkcjonalność możliwości podpisywania, przeglądania zleceń, to omówimy sobie już w całości, oraz poczekalnię. Poczekalnia oczywiście jest również w starym systemie, natomiast będzie ona, myślę, jeszcze lepiej działała. To też pokażę już na konkretnych przykładach. To, czego nie mogę pokazać w systemie, ponieważ nie mamy tego jeszcze udostępnionego w systemie produkcyjnym, to moduł płatności masowych. Na poprzednim webinarze część z Państwa to pytało, więc pokażę na prezentacji, jak to będzie wyglądało. W menu tym płatnościowym po lewej stronie pojawi się pozycja płatności masowe i pod tą pozycją, w zależności od tego, jakie produkty Państwo posiadacie, jakie uprawnienia Państwo macie nadane i użytkownicy mają nadane, pojawią się cztery zakładki. Mass Collect, czyli płatności przychodzące. Ten moduł funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Nowy moduł Mass Payment, Mass Direct Debit oraz raporty. I raporty to jest wspólny moduł zarówno dla Mass Payment, jak i Mass Direct Debit. W Mass Payment i Mass Direct Debit te moduły są do siebie bliźniaczo podobne. W Mass Paymentie można i w Mass Direct Debit można zaimportować paczkę. Służy do tego ten przycisk, który tutaj jest obecny. Oprócz tego w Mass Direct Debit, czyli w masowych poleceniach zapłaty, będzie również można wprowadzać polecenia zapłaty pojedyncze.
Tak wygląda ekran po wybraniu importu. Można tutaj nadać nazwę paczki, która pomoże w wyszukiwaniu potem i w obsłudze Państwu takich paczek masowych. Nadal oferujemy możliwość zaimportowania paczki jako zamkniętej i wtedy do momentu realizacji wszystkie przelewy, które w takiej paczce się znajdują, są ukryte oraz otwartej. Paczka wtedy jest, płatności są po prostu widoczne. Można zmienić datę realizacji dla wszystkich zleceń w paczce. Tym przyciskiem pojawi się wtedy kalendarz. Możemy wybrać kodowanie znaków oraz zaimportować plik. Plik może być zaimportowany zarówno tekstowy lub jako zip. W zależności od tego, jak procesy płatnościowe u Państwa do tej pory działały. Po zaimportowaniu paczka pokaże się w odpowiednim statusie w liście zleceń, w obsłudze zleceń pod zakładką Mass Payment. No i tutaj można wszystkie paczki filtrować, wyszukiwać i tutaj również należy składać podpisy zgodne ze schematami akceptacji. Po zrealizowaniu do paczki są wystawiane raporty, tak samo jak teraz. Te raporty są widoczne zarówno na takim podglądzie szybkim na liście, bądź w szczegółach paczki. Raporty są wystawiane takie, jak macie Państwo w tej chwili wystawiane zgodnie z usługą, którą posiadacie, z umową, którą Państwo posiadacie. Oprócz tego, oprócz tych raportów, które będą tutaj widoczne, część raportów będzie wpadała w zakładkę raporty i stąd można te pliki będzie pobierać. Dokładnie tak samo jak w systemie obecnym. Zmienia się trochę układ, natomiast funkcjonalność pozostaje taka sama. Razem z nowym modułem płatności udostępnimy również odświeżoną wersję naszej aplikacji mobilnej. Tutaj widzicie Państwo na tym ekranie dashboard po zalogowaniu, ekran główny po zalogowaniu do aplikacji mobilnej, obecnej aplikacji mobilnej oraz po zmianie, to ten ekran po prawej stronie. Zmieniamy trochę układ. Funkcjonalnie aplikacja cały czas będzie bardzo podobnie. Dodajemy możliwość, jakby wydzielamy przelew typu SEPA w nowej aplikacji oraz udostępniamy możliwość zapisania danych kontrahentów krajowych i zagranicznych, oczywiście zgodnie z uprawnieniami. Zmieni się trochę wygląd wprowadzania przelewu dla płatności krajowej. Dodamy tryby realizacji dla płatności SEPA, tak jak mówiłem, została wprowadzona formatka. Aplikację mobilną nie będziecie Państwo musieli jakby logować specjalnie, nie musicie Państwo tej aplikacji jeszcze raz rejestrować. Natomiast to poproszę o wyłączenie mojego ekranu. I w tejże ta aplikacja zaktualizuje się automatycznie. I teraz przejdziemy do prezentacji już wszystkich tych funkcjonalności w naszym systemie. Poproszę Państwa o chwilę cierpliwości. Ja się zaloguję. Wprowadzę kod SMS. I możecie Państwo teraz zobaczyć w naszym systemie, jak wyglądają nowe moduły. Po zalogowaniu bez zmian otrzymujecie Państwo widok rachunków w Państwa firmowych. Jeżeli przejdziecie Państwo w tryb holdingu, to oczywiście będą wszystkie rachunki widoczne z holdingu. Nowością, która od jakiegoś czasu funkcjonuje też w systemie,
to jest tutaj możliwość przejścia do modułu komunikacji, który jest w starym module. Jeżeli będziecie mieli Państwo nieodczytane wiadomości, to tutaj na tej kopercie pojawi się informacja o tym. Ja jestem bardzo złym przykładem, mam bardzo dużo nieodczytanych wiadomości. Natomiast no, żebyście wiedzieli Państwo, że jakaś korespondencja do Państwa przychodzi, proszę tutaj z tego elementu korzystać. I przechodzimy do modułu płatności. Tak jak widzieliście Państwo wcześniej na prezentacji, mamy dashboard z przelewami. Przelewy są podzielone według typów na krajowe, wewnętrzne, zagraniczne i RPI. To też oczywiście w zależności od tego, jak użytkownik ma uprawnienia. Nie powiedziałem tego, ale uprawnienia również będą zmigrowane. Nie musicie Państwo wykonywać żadnych akcji. Taki zakres, jaki użytkownicy mieli w obecnym systemie, będą mieli również w nowym. I przejdźmy na przykładowy przelew krajowy. Formatkę można wypełnić oczywiście samemu własnymi danymi, ale oprócz tego jest możliwość wyboru zarówno płatności z szablonu, jak i z kontrahenta. Ja jeszcze może wrócę do poprzedniej wersji systemu, ponieważ mieliśmy w tym temacie trochę pytań. W starej wersji systemu obecnej mamy formatkę przelewu, na przykład krajowego, to tutaj na samej górze mamy szablony płatności. Natomiast trochę niżej mamy kontrahentów. Oczywiście mogliśmy też te szablony kontrahenty wyszukiwać przez link. W nowej wersji systemu mamy odwzorowane, będziecie Państwo mieli zmigrowanych wszystkich kontrahentów i wszystkie szablony. Tylko właśnie należy wybierać właśnie z listy szablonów bądź kontrahentów, tak jak Państwo sobie zapisali. Szablony, jak wiemy, są trochę szerszym, więcej informacji można tam zapisywać. Na tej liście można wyszukiwać tekstowo po fragmencie bądź całej nazwie szablonu. I na szablonie oprócz danych kontrahenta mogły być zapisane na przykład tytuł przelewu bądź kwota. I oczywiście tą funkcjonalność zostawimy. Natomiast na kontrahencie są zapisane, mogą być zapisane tylko dane kontrahenta, te, które były wymagane. Więc w ten sposób korzystamy z szablonów lub kontrahentów. Na listach tych dwóch wyszukujemy w taki po tych danych, które są widoczne, tak? Czyli jeżeli tutaj widzimy sobie tylko nazwy szablonu, to wyszukujemy po nazwie. Przy kontrahencie tych informacji jest trochę więcej. Możemy wyszukać po nazwie skróconej, po całej nazwie kontrahenta, którą Państwo wprowadzili, lub po fragmencie lub całym numerze rachunku. Jeżeli chcemy wyczyścić dane formularza, to tak jak pokazałem, możemy to zrobić. Natomiast jeżeli wybierzemy już jakieś, wypełnimy jakieś dane i zrezygnujemy w tej chwili z wprowadzenia tego przelewu, to system nas informuje, że dane przelewu zostały zapisane i do końca sesji te dane będą utrzymywane. Jeżeli kliknę dokończ bądź wejdę po prostu w nowy przelew krajowy, to te informacje, które wprowadziłem, są tam zawarte. Oprócz tego kontrahenta można zapisać, przełączając tutaj, to może ja wyczyszczę, ponieważ teraz mamy, już użyliśmy danych, w związku z tym kontrahenta można dopisać do bazy kontrahentów też również z tej pozycji, podając nazwę skróconą i przy zapisie taki kontrahent zostanie zapisany. Tak samo możemy utworzyć nowy szablon przelewu, zaznaczając tą opcję i podając nazwę szablonu. Podczas wypełniania przelewu mamy możliwość wyboru oczywiście daty, w której przelew będzie realizowany. Może to być data dzisiejsza bądź przyszła, jeżeli chcemy wysłać przelew z przyszłą datą realizacji oraz sposób realizacji przelewu. Przy czym jeżeli na przykład wybierzemy
przelew natychmiastowy, to ta data będzie wyszarzona, niemożliwa do wyboru, bo nie można wysłać przelewu natychmiastowego z przyszłą datą realizacji. Tak samo ta opcja może być niedostępna w sytuacji, w której będziemy chcieli wysłać przelew do banku, który nie uczestniczy w tym systemie, albo godziny nie pozwalają, godziny realizacji, czy wprowadzenia nie pozwalają na wysłanie przelewu natychmiastowego. Istnieje również możliwość wysłania potwierdzenia realizacji potwierdzenia na adres e-mail jednorazowo, bądź jeżeli w szablonie, bądź w kontrahencie taki adres będzie zapisany, to za każdym razem, kiedy przelew zostanie zrealizowany, na ten adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Taka funkcja również została wprowadzona do przelewu zagranicznego, czy też SEPA. Jeżeli wybierzemy opcję Split Payment, to oczywiście wszystkie formatki nam się przestawiają, tak żebyśmy mogli wprowadzić dane związane ze Split Paymentem. Jeżeli wybierzemy rachunek, to podstawi nam się rachunek VAT-owski oraz informacja o dostępnych środkach na tym rachunku. W przelew Split Payment możemy też wyjść bezpośrednio przyciskiem, jeżeli taka jest nasza intencja. Możemy również wprowadzić przelew podatkowy. W zależności od tego, jaki wybierzemy symbol formularza płatności, podstawiają się dane Urzędu Skarbowego. W przypadku akcyzy również mamy informację o tym, że środki zostaną pobrane z rachunku VAT. I pozostałe elementy formularza również są do uzupełnienia, tak jak w przelewie krajowym. Można również uruchomić zlecenie stałe. Tak samo podając, jak widzicie Państwo, te wszystkie dane tutaj są spójne. Możemy skorzystać z szablonu, takiego, z którego byśmy chcieli wysłać przelew krajowy. Określamy dane, które tutaj są potrzebne. Podajemy, w jakiej częstotliwości ma być zlecenie stałe wykonywane i jak długo. I zatwierdzamy takie zlecenie stałe. W przelewach wewnętrznych mamy trzy możliwości przelewu wewnętrznego. Jest to przelew wewnętrzny, ale w walucie PLN, tylko i wyłącznie, tak żeby zabezpieczyć się przed możliwością przewalutowania. To również można ustawić na uprawnieniach. W związku z tym podstawiają się tylko rachunki, które w firmie mam w walucie polski złoty. W przelewie walutowym mogę zrobić też tylko przelew wewnętrzny w innych walutach niż PLN, pod warunkiem, że miałbym dwa rachunki o takiej samej walucie. Jak widzicie Państwo, w dolarach mam tylko jeden rachunek, w związku z tym nie mam możliwości wykonania takiego przelewu. Również waluta tutaj uniemożliwia przesłanie, zrobienie przewalutowania niechcący, że tak powiem. Natomiast jest również dostępna formatka przewalutowania, gdzie wybieramy rachunki w różnych walutach. Wybieramy, jaką walutę chcemy przelać i mamy informacje o kwotach, o kursach walut zgodnych z tabelą. W przelewach zagranicznych mamy przelew SEPA oraz zagraniczny. Jeżeli wybierzemy przelew zagraniczny, ale warunki, które tutaj wybierzemy, spełnią warunki przelewu SEPA, to system automatycznie zamieni nam ten przelew w przelew SEPA. Na przelewie SEPA mamy możliwość dodania informacji dodatkowych, jeżeli taka konieczność istnieje. Robimy to przez przełączanie tych przełączników. Przelewy RPI, to transfer RPI, to są przelewy do banków obcych,
że tak powiem. Dobrze. I teraz z tej pozycji mamy możliwość również zaimportowania listy przelewów. Mamy tutaj fragment ekranu, który jest związany właśnie z importami. Na liście mam wszystkie, zarówno predefiniowane przez bank szablony, jak i te, które Państwo sobie utworzycie. Na przykład najbardziej chyba popularny multicache PLI. I wtedy, no przepraszam, i wtedy możemy przejść dalej do zaimportowania takiego pliku, przeciągając go bądź wybierając z okna przeglądarki. Podczas definiowania importu mamy możliwość wyboru strony kodowej danego pliku, zmiany rachunku, z którego wszystkie przelewy będą realizowane, i zaznaczenie dodatkowych opcji, takich jak zweryfikowanie rachunków odbiorców z listą kontrahentów. Jeżeli ta kropka zostanie zaznaczona, to wtedy tylko przelewy, których kontrahenci są zapisani w bazie kontrahentów, przejdą tą weryfikację. Bądź możemy też dodać jednocześnie do bazy kontrahentów wszystkich nowych kontrahentów, którzy w tym pliku się pojawiają. Zanim przejdę jeszcze do obsługi zleceń, mamy tutaj również informacje o poczekalni. W tej chwili widzę po wejściu do tego dashboardu płatnościowego, że w poczekalni mam trzy przelewy. Poczekalnia to jest taki system automatyczny. Nie można zlecić przelewu samemu do poczekalni. To jest system, który działa w taki sposób, że jeżeli nie macie Państwo w momencie wysłania przelewu środków na rachunku, to taki przelew nie jest z automatu odrzucany, tylko właśnie trafia do poczekalni i do końca dnia czeka na te środki. Jeżeli się pojawią, przelew zostanie zrealizowany, jeżeli nie, pod koniec dnia zostanie odrzucony. To, co poczekalnia jeszcze oferuje, to tak jak widzicie Państwo, mamy tutaj trzy przelewy. Może być tak, że któryś jest dla Państwa bardziej istotny i chcielibyście Państwo priorytet tego przelewu zwiększyć, to znaczy, żeby był on realizowany w pierwszej kolejności. Można to zrobić, zaznaczając na przykład, zakładam, że ten przelew chciałbym zrealizować w razie wpływu środków w pierwszej kolejności. Przesuwamy go do góry i on dostał tutaj taką strzałeczkę, że przelew został przeniesiony wyżej i w pierwszej kolejności zostanie zrealizowany, jeżeli w dniu dzisiejszym pojawią się środki na realizację tego przelewu. Jeżeli przelew był, jego priorytet był zmniejszony, to tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy strzałkę w dół, to znaczy, że już go wcześniej przesunąłem do realizacji na później. Jeżeli przelewy będą z różnych rachunków, to tutaj ten ekran będzie się rozszerzał i będą informacje, z jakich rachunków są przelewy, jakie są dostępne środki i ile przelewów czeka w poczekalni. W ramach udostępnienia modułu płatnościowego, no już trochę o tym mówiłem, będą również zmigrowani kontrahenci i szablony płatności. Pod zakładką kontrahenci, widzicie Państwo, są dostępni wszyscy kontrahenci. Tych kontrahentów można przeszukiwać, można wybierać ich po typie krajowym, zagranicznym bądź płatniku. Płatnik jest to typ kontrahenta dla poleceń zapłaty oraz wyszukiwać po grupie. System oferuje również możliwość właśnie zarządzania kontrahentami w grupach. Każda firma ma grupę główną, w której są zgromadzeni kontrahenci, ale jeżeli już utworzyli Państwo sobie jakieś dodatkowe grupy, bądź będziecie mogli Państwo tworzyć grupy w nowym systemie, to będą one tutaj widoczne. Działa to w taki sposób, że jeżeli mamy na przykład tą grupę, to po szczegółach możemy zobaczyć, że jacy użytkownicy systemu mają dostęp do tej grupy. W tej grupie
kontrahentów, tylko ja mam dostęp do tej grupy. W związku z tym tylko ja będę mógł robić przelewy z kontrahentów, którzy się znajdują w tej grupie. Ale żeby tak się zadziało, należy grupę nową utworzyć, dodać tam użytkowników z listy, można je wyszukiwać, podajemy nazwę i wtedy tworzyć takie zamknięte grupy, jeżeli taka potrzeba u Państwa istnieje. Szablony płatności, czyli też już mówiłem, możemy tutaj przeglądać sobie szablony, bądź dodawać z tej pozycji szablony przez tutaj te przyciski. Szablony możemy podglądać, bądź zdecydować się na zrobienie przelewu, jeżeli taką mamy potrzebę. I jeszcze mamy zlecenia stałe. Jeżeli miałbym jakieś aktywne zlecenia stałe, to byłyby one tutaj widoczne, natomiast nieaktywne są widoczne i tutaj możemy już przejść płynnie do obsługi zleceń. Będą widoczne w obsłudze zleceń. Obsługa zleceń to być może znany już Państwu element systemu Go Online Business, ponieważ wcześniej już tutaj były na przykład wnioski i umowy w tym miejscu. Obsługa zleceń jest podzielona na produkty. Czyli w zależności od tego, z jakich produktów Państwo korzystacie, to tyle będzie tutaj zakładek. W tej chwili ja korzystam z przelewów, z zleceń stałych, wniosków i umów oraz kontrahentów. I tak jak wcześniej pokazywałem dla usługi Mass Payment czy Mass Direct Debit, tutaj pojawią się kolejne zakładki, w których będzie można obsługiwać te produkty. Obsługa zleceń podzielona jest na takie, pogrupowana może tak, na takie cztery elementy. Pierwsza zakładka, która domyślnie się tutaj otwiera, to jest Twoje do obsługi, czyli to są wszystkie elementy, w których ja mogę coś zrobić albo wykonać jakąś akcję. Czyli jak widzicie Państwo, na przykład mam tutaj przelew w trakcie akceptacji, mam przelewy wprowadzone, które mogę podpisać. W razie gdybym jakiś przelew już ja podpisał, to ten i byłby ten przelew w statusie w trakcie akceptacji, to ten przelew nie byłby tutaj widoczny. Do obsługi to jest szersza kategoria, to znaczy są wszystkie przelewy, w których można podjąć jakąś akcję. Odrzucone, grupują wszystkie przelewy odrzucone, tak żeby można było szybko zobaczyć, jakie przelewy nie zostały zrealizowane. I ostatnia zakładka to wszystkie, no i tutaj mamy oczywiście wszystkie przelewy. Przelewy można wyszukiwać, przelewy i paczki oczywiście, bo ta lista również obsługuje paczki przelewów. W przelewach możemy wyszukiwać po dacie, po jakichś słowach, które zostały użyte w danym przelewie, po statusie. Można tych statusów zaznaczać więcej i po rodzaju. I jak Państwo widzicie, tych filtrów jest bardzo dużo. W zależności od tego, jakich potrzebujecie Państwo informacji daną chwilę uzyskać. Na przykład po typie można również wyciągnąć tylko przelewy do, na przykład tylko wewnętrzne. Mamy też tryby realizacji, datę wprowadzenia, z jakiego rachunku, jakie osoby autoryzowały, kto wprowadzał dany przelew i jeżeli był modyfikowany, to również będą tutaj imiona i nazwiska użytkowników, którzy dane przelewy importowali. W razie potrzeby, gdybyśmy dany widok, który wyfiltrowaliśmy, gdybyśmy chcieli pobrać do jakiegoś pliku, to jest taka możliwość. Zaznaczamy pojedyncze rekordy bądź wszystkie. Tutaj będzie pytanie, czy chcemy zaznaczyć wszystkie, bo mogą być jakieś na kolejnych stronach, bądź wszystkie na stronie. I tutaj w zależności od szerokości ekranu, więcej opcji, bądź na ekranie będzie przycisk, pojawi się pobierz. I tutaj mamy, decydujemy, czy chcemy, żeby dany dokument powstał z informacjami o akcjach użytkowników, akcjami takimi jak podpisanie czy wysłanie, czy bez takich informacji.
i w jaki sposób ma się nam to wygenerować, czyli jako lista przelewów, czy jako pojedynczy rekord i jak. Czyli czy ma być to w efekcie plik PDF-a, czy ma to być plik tekstowy, przecinkowy CSV, czy też plik, który od razu można otworzyć w plik XLS, który można w Excelu na przykład otworzyć. Zakładka, miałem Państwu jeszcze pokazać zlecenia stałe. Tutaj są zlecenia, które już wygasły i się zakończyły. I zakładka kontrahenci. W zakładce kontrahenci mogą być dwie sytuacje. Oferujemy Państwu możliwość korzystania ze schematów akceptacji dla kontrahentów, czyli że na przykład jedna, bądź dwie, bądź trzy osoby akceptują, w zależności od tego, jak Państwo macie proces dodawania kontrahentów, chcielibyście wprowadzić do systemu. To tak samo jak przelewy są podpisywane zgodnie z schematami, to może być schemat akceptacji dla kontrahentów i wtedy w tym miejscu jest możliwość podpisania właśnie takich kontrahentów na drugą czy na trzecią rękę. Ale również jeżeli będziecie Państwo importowali sobie kontrahentów z pliku tekstowego, jest taka możliwość oczywiście, to taki import, ponieważ wprowadzenie kontrahenta wiąże się z koniecznością jego podpisania danych. Więc jeżeli będziecie Państwo importować kontrahentów z pliku, to ci kontrahenci tutaj również się pojawią, mimo że nie macie Państwo schematu akceptacji i w tym miejscu należy zaakceptować wprowadzenie tych kontrahentów. Oczywiście nie trzeba robić tego pojedynczo, możemy również zaznaczyć wszystkie i kliknąć na podpisz i podpisać wszystkich kontrahentów. Wrócę jeszcze na chwilę do importu. Pokazałem, że możemy przejść do tego importu zarówno z przelewów, czyli z tego miejsca, ale również możemy wejść z tak zwanej chmurki, która jest tutaj widoczna na górze ekranu. Mamy dwie zakładki, eksport i import. I w imporcie mamy, tak jak mówiłem, wszystkie szablony predefiniowane przez bank. Te, które były w systemie, też skorzystają Państwo w tej chwili jeszcze w starym module płatności, te są dostępne również tutaj. Jeżeli chodzi o szablony własne importu, to pracujemy nad tym, żeby te szablony były zmigrowane. Natomiast gdyby się okazało, że po migracji tych szablonów Państwo nie macie, to w szybki sposób szablon importu można utworzyć. Tutaj mamy przycisk dodaj szablon, wybieramy typ szablonu, jest ich kilka. Zakładam, że wybieramy, że będziemy chcieli utworzyć szablon dla przelewów krajowych i bardzo podobnie jak w poprzednim systemie tworzymy sobie kolejny szablon, wybieramy jaki jest separator danych, tutaj wpisujemy znak. Oczywiście tak zgodnie z tymi plikami, które Państwo sobie importujecie. Wybieramy separatory dziesiętne, format daty i w tym polu definiujemy kolejność pól. Można to zrobić przez przeciąganie danych elementów. Jeżeli chcemy dodać kolejne, to mamy taką możliwość. Jak widzicie Państwo, kwota VAT jest automatycznie połączona z takimi danymi jak numer faktury i konieczność zaznaczenia, czy przelew jest jako split payment. Możliwość dodania pustego pola i tutaj również możemy te puste pole, czyli takie, gdzie macie Państwo w pliku jakieś informacje, ale nie chcecie, żeby te informacje wczytywały się do systemu. Zapisujemy taki szablon, on jest dostępny. Można też szablony dodawać sobie do ulubionych. Jeżeli wyszukamy te, które ja utworzyłem, ten szablon utworzyłem, w związku z tym dodaję go do ulubionych. On wskakuje na samą górę listy i dzięki temu na tej liście z importami na przelewach on też już jest na samej górze i w ten sposób możemy przechodzić
do importu plików. Zastanawiam się, czy możemy przejść już do pytań. To może tak zróbmy, że poproszę o pytania i postaram się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Proszę przypomnienie, jak wprowadzić import przelewów Multicache PLI? Czyli tak jak przed chwilą pokazywałem, możemy to zrobić z dwóch miejsc. Albo wchodząc sobie do obsługi przelewów w płatnościach. I tutaj mam szablon, on może być gdzieś trochę niżej w kolejności, jeżeli nie, on u mnie jest na górze, ponieważ dodałem go sobie do ulubionych. Ale na pewno ten szablon jest. Można go też wyszukiwać tutaj w tym polu. Więc jak mamy szablon, dodajemy, wybieramy przejść dalej. I tutaj nam się pokazuje to pole. Klikamy na wybierz plik. Pobieramy plik, przechodzą walidacje danego pliku. Jeżeli będą jakieś błędy, to system pokaże, w których wierszach jakie błędy wystąpiły i będzie można przejść dalej do obsługi takiego importu. Czy będzie opcja, tak jakby wejść na stary przelew i z tego poziomu zrobić ponowny przelew do tego kontrahenta? Znaczy stary rozumiem, że już zrobiony. Tak, jest taka możliwość. Jeżeli wejdziemy sobie w obsługę zleceń, to dla przelewów już pokazuję na przykład zrealizowanych. Mogę wejść w taki przelew. Tutaj mam przycisk szczegóły. O, przepraszam, na tym nie mam. Być może były jakieś opcje dodatkowe, albo na przykład nie mam jakiegoś uprawnienia. Natomiast tutaj widzimy przycisk utwórz podobne. Klikam i wszystkie dane są uzupełnione. Możemy je oczywiście przeedytować i prowadzić przelew dalej. A przy tej okazji jeszcze chciałbym Państwu pokazać jedną ciekawą rzecz. Jeżeli przejdziemy sobie w historię transakcji, czyli tam, gdzie mamy przelewy zrealizowane, jeżeli przelew jakiś był wysyłany z systemu Go Online Business, już z tego nowego systemu, to po wejściu w taki przelew mamy tutaj w prawym górnym rogu link przejść do szczegółów płatności. Czyli jeżeli przelew był wysyłany z tego systemu, możemy przejść i zobaczyć, jak ten przelew wyglądał, kto go autoryzował, bo te informacje wszystkie są tutaj widoczne na tej linii oraz w tabelce, kto jakie akcje podejmował. I z tej pozycji również mogę utworzyć przelew podobny. Czy do zlecenia płatności masowych można zaimportować plik CSV? Jeżeli chodzi o płatności masowe, czyli mass payment, to tam też się nic nie zmienia. To znaczy korzystamy tam tylko i wyłącznie z plików w formacie Elixir.io, czyli właśnie w formacie PLI i na tą chwilę nie będzie możliwości, żeby wysłać w innym formacie. Jak stworzyć paczkę przelewów do wysłania? Będąc na obsłudze zleceń, zaznaczamy te przelewy, które nas interesują, z których chcemy utworzyć paczkę. O, ja tutaj zaznaczę jeszcze jeden, który jest w trakcie akceptacji i klikam na utwórz paczkę. I system mnie informuje o tym, że niektóre zlecenia mają datę starszą, więc jakby system będzie prowadził trochę Państwa za rękę i zadawał różne pytania, bądź będzie sprawdzał, że dany przelew na przykład nie może się znaleźć w paczce i nie pozwoli go dodać. Ja tutaj mówię, że chciałbym zmodyfikować te daty, tak? I proszę zobaczyć, tam były trzy różne daty i wstawiłem wszystkie na 8 listopada, czyli na datę dzisiejszą. Data zmieniła się automatycznie, nie musiałem tego zrobić
Nie musiałem tego robić ręcznie. Tutaj podaję nazwę paczki i podaję sposób realizacji. Czyli ma być sposób standardowy, czy też ma być realizowana paczka jako całość. Czyli w sytuacji, w której nie będzie środków na wszystkie przelewy z danej paczki, to paczka nie zostanie zrealizowana, tylko wpadnie do poczekalni, jeżeli w Państwa firmie taka obsługa poczekalni jest uruchomiona i będzie czekała na to, żeby były środki na zrealizowanie wszystkich przelewów w danej paczce. Standardowa to oczywiście są realizowane te przelewy, na które w przypadku, kiedy nie ma środków na całość, to są realizowane przelewy te, na które środków wystarcza. I takim specyficznym trybem ustawień paczki jest paczka płacowa. Jest to, żeby móc taką paczkę realizować, musi być podpisana umowa na autozasilenie i rachunek płacowy. Paczkę można również zamknąć do edycji w tym momencie. To znaczy, żeby nie można było już z tej paczki nic jakby usuwać, nie można było tam dodawać. Ja zatwierdzę taką paczkę. O, i ona na obsłudze zleceń jest oznaczona. Tutaj są paczki otwarte. I nie mogę znaleźć tej paczki, ale gdzieś tutaj ona na pewno jest. Czy wynik weryfikacji na białej liście można gdzieś zapisać i przechować? Jeżeli w firmie jest włączona weryfikacja białej listy, ja w tej chwili na tej firmie, którą tutaj Państwu prezentuję, takiej weryfikacji nie mam, to jak najbardziej. Sprawdzeniu, czy dany rachunek jest na białej liście, te dane są zapisywane, one są prezentowane na przelewach na obsłudze zleceń. Tutaj będą graficznie, że tak powiem, będzie można sprawdzić, czy dany rachunek był sprawdzony i jaki był wynik weryfikacji. Oprócz tego w szczegółach jest to widoczne, są tam te wszystkie przez system nadawane identyfikatory sprawdzenia i są te informacje również widoczne w potwierdzeniu zlecenia. Więc są one zapisywane jak najbardziej, są ostatnie sprawdzenie na danym przelewie, bo przelew możemy sprawdzać kilka razy, to te, które było sprawdzone po raz, znaczy jako ostatnie i przelew został wysłany, to jak najbardziej te dane są widoczne. Jak zatwierdzać przelewy? Takie powstało pytanie. Proszę bardzo. Przelewy możemy zatwierdzać, oczywiście robimy to z poziomu obsługi zleceń. I albo możemy z poziomu, tutaj mamy przelew wprowadzony, możemy z tego poziomu zatwierdzić. Klikam podpisz i wyślij. Przenosimy na ekran podsumowania, gdzie mogę zdecydować, czy tylko podpisuję, czy podpisuję i wysyłam. Tutaj dostałem, tak jak Państwo widzicie, prośbę o wpisanie SMS-a, bo z takiej metody autoryzacji korzystam. Przelew można również zaakceptować, wchodząc do środka, jakby w szczegóły tego przelewu. Czyli jak jestem tutaj na tym rozszerzonym widoku listy, mogę wejść w szczegóły. I z tego miejsca mogę również podpisać dany przelew. Tutaj, jak Państwo widzicie, od razu mogę jeszcze przelew zmodyfikować bądź powiadomić innego użytkownika w firmie z taką prośbą o wykonanie akcji. Mogę poprosić o podpisanie lub wysłanie takiego przelewu albo sprawdzenie poprawności danych. Jeżeli nie jestem ich pewien, po kliknięciu dalej wybieram sobie użytkownika, do którego chcę takie powiadomienie wysłać. I mój kolega, który pracuje w tej firmie, w systemie będzie widział w tak zwanym dzwoneczku, czyli tutaj, będzie widział powiadomienie z prośbą o sprawdzenie tego przelewu. A oprócz tych dwóch możliwości, przelew oczywiście można
akceptować w całości, zaznaczając też wszystkie, bądź zaznaczając te, które chcielibyśmy, żeby je zaznaczyć. One nie muszą być w paczkach, mogą być te przelewy pojedyncze, możemy też podpisywać i paczki, i przelewy pojedyncze, w zależności od tego, od statusów. Te informacje będą oczywiście sprawdzane. Klikam podpisz, wyślij. I jeżeli zaznaczam kilka zleceń, to tutaj pojawia się nam suma kontrolna. Jeżeli korzystamy z aplikacji mobilnej do autoryzacji bądź właśnie z SMS-ów, to ta suma kontrolna pojawi się na Państwa urządzeniu, żeby zweryfikować, czy to, co Państwo podpisujecie, to jest to, co chcielibyście Państwo podpisać. Przed złożeniem podpisów jeszcze cały czas możecie Państwo przeglądać tą listę, wchodzić na tym takim krótkim, że tak powiem, podsumowaniu, bądź wchodzić w szczegóły. I tutaj też jeszcze można weryfikować, czy chcemy te przelewy podpisać. Jeżeli jesteśmy w paczce, to paczka jest podzielona na trzy zakładki. Mamy tutaj szczegóły zlecenia, tak jakby ogólne, dotyczące całej paczki, jak ta paczka się nazywa, ile jest zleceń, czy ta paczka jest zamknięta, otwarta, a w środku mamy przelewy, które w danej paczce są. Jeżeli były modyfikowane, to one będą na oddzielnej zakładce, tak żeby móc jeszcze sprawdzić na koniec, czy gdzieś na jakimś etapie nie zaszły zmiany w danym przelewie. I tutaj klikamy podpisz i wyślij. Również na moje urządzenie dostałem właśnie SMS-a z prośbą o podpisanie takiej paczki. Będąc tutaj jeszcze zaprezentuję jedną funkcjonalność. Jest to funkcjonalność komentarzy. Możemy na zleceniach wpisywać komentarze, które oczywiście są widoczne tylko i wyłącznie po stronie Państwa firmy. Te komentarze nigdzie nie przychodzą, nie są dołączane do zlecenia płatniczego. Na przykład gdyby chcieli Państwo właśnie na przykład dodać jakieś informacje, które w przyszłości byłyby przydatne do tego, żeby uzyskać informację na temat tej płatności. Kolejne pytanie. W którym miejscu przelewu sprawdza się, że kontrahent znajduje się na białej liście podatników? Nie mam tej opcji, tak jak już mówiłem, włączonej, natomiast znajduje się zarówno można sprawdzić z poziomu tutaj tego rozszerzonej wersji na liście, bądź ze szczegółów. Jest możliwość również sprawdzenia grupowego. Jeżeli Państwo zaznaczycie więcej niż jeden przelew, to tutaj w tej opcji będzie dodana możliwość sprawdzania na białej liście. Czy w opcji importu płatności będzie można zaimportować plik CSV jak w starej wersji systemu? Tak jak najbardziej. Tak jak pokazywałem, można będzie skorzystać z szablonu, który Państwo macie. Można też szablon nowy utworzyć. Tak, pliki tekstowe jak najbardziej będzie można importować. Może przy tej okazji jeszcze powiem, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby te pliki, które Państwo importują w systemie obecnym, żeby również była możliwość ich zaimportowania w systemie nowym. Natomiast zdarzają się niuanse pewne, które odbiegają może od struktury, ale u Państwa w tej chwili to działa. Gdyby się zdarzyła sytuacja po 18 listopada, że pliki tekstowe, które Państwo do tej pory się wczytywały, a w nowej wersji jest jakiś problem z tym, to proszę nam zgłaszać, będziemy na bieżąco takie rzeczy weryfikować i dostosowywać system. Czy założony samodzielnie szablon importu płatności w systemie Business Planet, ten poprzedni, automatycznie zostanie przemigrowany do Go Online Business? Zakładamy, że tak. Ale może być tak, że niektóre te szablony nie zostaną zmigrowane ze względu na przykład na rozbieżność pól. Więc tutaj proszę po prostu sprawdzać, jeżeli będą zmigrowane, to na tej liście, w liście szablonów będziecie Państwo widzieli, łącznie z autorem, czyli z użytkownikiem, który dany szablon utworzył.
czy z paczki można usunąć pojedynczy przelew. Tak, jest taka możliwość, chyba że jest to paczka zamknięta. Wtedy po prostu trzeba wejść w szczegóły paczki i zaznaczyć i taki przelew usunąć. To przy tej okazji też powiem a propos poczekalni, bo tego nie pokazałem. Cały czas mamy tutaj środki, nie wpłynęły, cały czas mam trzy przelewy. Jeżeli wiem już, że któregoś nie chcę dzisiaj realizować, to mogę taki przelew zaznaczyć, kliknąć odwołaj i wybrać trzy możliwości. Albo przenieść do statusu wprowadzony i skorzystać z tego przelewu w przyszłości, albo usunąć bądź anulować. W zależności od tego, albo przelew zupełnie zniknie z listy przelewów, albo będzie miał status anulowany. I tutaj po wybraniu opcji klikam na odwołaj, przepraszam. I tak jak widać, mamy widoczne już tylko dwa przelewy w poczekalni. Czy jest możliwość drukowania raportu ze stanu lokat na dany dzień? Nie, takiej możliwości jeszcze nie ma. Można wydrukować pojedyncze lokaty. Jak ustawić w szablonie importu, aby prowizja za przelew SEPA albo zagraniczny była pobierana z rachunku bieżącego? To pokażę to. Po wyborze, tutaj było pytanie o przelew SEPA, po wyborze rachunku mam tutaj możliwość, jest taka opcja, zmienię rachunek prowizji. Po kliknięciu z tego, który jest zapisany, mogę zmienić na inny i po zatwierdzeniu ten rachunek będzie dla tego przelewu będzie zapisany, czyli jest to akcja jednorazowa, chyba że w szablonie płatności sobie taką informację zapiszemy. Jak wydrukować potwierdzenie przelewu zrealizowanego? Zrealizowane przelewy znajdują się na rachunkach albo w historii transakcji. Tutaj możemy te przelewy wyszukiwać, albo na wyciągu. Też wyciąg składa się z operacji, stamtąd również można. I tutaj możemy albo zaznaczyć kilka takich przelewów, kliknąć na pobierz potwierdzenia, bądź można wejść w szczegóły danego przelewu i tutaj mamy opcję pobierz PDF i wtedy pobierzemy PDF z potwierdzeniem, bądź przez opcję drukuj. W sumie funkcjonalność jest bardzo, bardzo podobna. Efekt jest taki sam. Będziemy mieli możliwość wydrukowania potwierdzenia. Czy przy imporcie paczki przelewów system będzie ignorował znaki specjalne, na przykład EU kreskowane? Na daną chwilę przelew zostaje odrzucony. To trochę zależy od tego, jak... Znaczy te litery nie są znakami specjalnymi. To, jaki zestaw znaków może być zaimportowany, czy też wprowadzony, a potem przetworzony, decyduje trochę typ przelewu. Przelewy jeżeli w paczce są jakieś polskie znaki, które są nierozpoznawane albo są właśnie, jest kłopot ich z zaczytaniem, to prosimy o kontakt z bankiem, bo generalnie w przelewie krajowym takie litery są dopuszczalne, więc jeżeli jest jakiś kłopot z zakodowaniem takich znaków i potem z realizacją, to musimy sprawdzić na konkretnym przykładzie. No ale takie litery na przykład nie są akceptowane w przelewie zagranicznym, więc tego oczywiście nie poprawimy. Więc jeżeli Państwo już korzystacie z nowych modułów i jakieś występują właśnie problemy z importem plików, to prosimy o kontakt z bankiem, z przykładowym plikiem i będziemy to sprawdzać. Czy modyfikacja daty przelewu, która już minęła, będzie aktualizować się automatycznie do bieżącej podczas podpisywania, czy nadal trzeba będzie ją modyfikować ręcznie? Państwo wybaczą, ja nie pamiętam, ale możemy sprawdzić. Czyli mamy sytuację, gdzie mamy przelew z datą przeszłą. Tutaj mamy taki przelew na przykład z datą 5 listopada. Ja taki przelew podpiszę. Cały czas tutaj mamy 5 listopada. Tylko podpiszę, nie chciałbym, żeby został zrealizowany.
Przelew został podpisany. I teraz muszę znaleźć przelew, który jest w trakcie akceptacji. O, to jest ten chyba. No, przykro mi, ale nie widzę. Nie, bo tutaj widzę, że jest data 8 utworzenia. To przepraszam, sprawdzimy to i odpiszemy w czacie. Natomiast data realizacji, nawet jeżeli jest wpisana przeszła, to i tak jest realizowane z datą bieżącą, więc nawet jeżeli ta data się nie zmienia, to i tak będzie realizowane w sposób poprawny. Czy można ustawić domyślny kierunek, przepraszam, domyślny rachunek do przelewów? Mam już nową wersję i każdorazowo muszę wybierać rachunek do przelewu. Nie, takiej możliwości nie ma jeszcze. Zbieramy od Państwa wszelkie uwagi i w miarę możliwości będziemy starali się zaimplementować, więc jak najbardziej proszę zgłaszać. Zobaczymy, jaka będzie możliwość wykonania takiej funkcjonalności. Czy przeszukiwanie historii przelewów będzie mogło obejmować więcej niż 12 miesięcy naraz? Kiedyś tak było. Na tą chwilę nie. Zostawiamy taką możliwość. Oczywiście ten interwał można się, że tak powiem, przesuwać i korzystać właśnie, wyszukiwać w dalszej części, zawężać te zapytania, ale na tą chwilę nie ma takiej możliwości. Czy będzie możliwość pobierania historii transakcji do Excela i w jaki sposób to zrobić? Nie jestem pewny, czy w tym pytaniu chodzi o historię transakcji już zrealizowanych, czy też o przelewy. Bo, czyli tak, to już w sumie pokazywałem, ale mogę pokazać jeszcze raz. Jeżeli mówimy o historii transakcji, czyli właśnie tutaj z tego miejsca, to jak najbardziej zaznaczamy sobie opcje bądź wcześniej filtrujemy dane, które są nam potrzebne. To nie z tego miejsca. To już pokazuje, gdzie można to wykonać. Tutaj mamy tą chmurkę, o której ja już mówiłem. I tutaj teraz skorzystamy z zakładki Eksport i przechodzimy na listę szablonów. I w tym szablonie możemy sobie dodać nowy, związany z historią transakcji, czyli historia transakcji CSV. I tutaj taki szablon sobie tworzymy. Dodajemy, tak jak pokazywałem wcześniej, pola, które nas interesują. Możemy dodać wszystkie, bądź tutaj coś zmodyfikować. I zapisujemy taki szablon. On tutaj zgodnie z informacją został dodany i jeżeli go sobie wyszukamy, tych testów mamy strasznie dużo, to z tej pozycji dla utworzonego szablonu mogę wybrać rachunek. Mogą to być wszystkie rachunki, może to być jeden. Jeżeli to będzie holding, to mogą to być wszystkie rachunki w holdingu. Wybieramy zakres, który nas interesuje. Mamy tutaj taką listę domyślną, na przykład 7, 14, 30 dni, ale możemy też wybrać swój własny, ile dni do tyłu chcemy taki zrzut zrobić. Możemy dodać dodatkowe pola, jakby kryteria wyboru, czyli na przykład wyfiltrować tylko kwoty z danego zakresu. No i tutaj te pola, które są widoczne na ekranie. I z tego miejsca można wyeksportować plik CSV zawierający historię transakcji. Więc myślę, że faktycznie tutaj dojście do tego nie jest proste, znaczy nie jest z ekranu, więc myślę, że autorowi o to chodziło. Proszę pokazać, jak wykonać nowy podobny przelew oraz import przelewu z pliku PLI. Nowy podobny przelew na obsłudze zleceń. Wchodzimy sobie w przelew, który... Przechodzę na zakładkę wszystkie, żeby mieć przelewy zrealizowane. Na przykład ten. I tu jest przycisk utwórz podobne. Klikam na utwórz podobne i tworzy mi się przelew z takimi danymi, które,
który miałem. I generalnie większość akcji związanych z przelewami to są widoczne właśnie albo po rozwinięciu tej listy. Mamy tutaj część. Możemy też przejść w szczegóły danego przelewu. Tutaj mamy akcję utwórz podobne. I w ten sposób też do tego miejsca możemy przejść. I import przelewu PLI. Z dwóch miejsc możemy wystartować, będąc na przelewach. Wybieram sobie stąd szablon importu. Klikam na przejść dalej. I tutaj uzupełniając te dane, czy chcę zostawić rachunek, który mam w pliku, czy bądź rachunki, które mam w pliku, bądź mogę zmienić rachunek na inny, który mam tutaj dostępny. Wybieram plik, przechodzę dalej i tworzę wtedy, te przelewy mogą się, tak jak w starym systemie, mogą zostać zaimportowane jako zbiór pojedynczych przelewów, bądź może być utworzona paczka, w zależności od tego, co Państwo wybierzecie. Tutaj widzę, że pytania się pojawiają, czy może Pan pokazać raz jeszcze, gdzie znajduje się import przelewów. To tutaj właśnie z modułu płatności przelewy i tutaj mamy ten element. Bądź z chmurki mamy importy i eksporty, w zależności od tego, co wybierzemy, możemy przejść na listę szablonów. Kiedy dokładnie będzie funkcjonować nowa wersja płatności? Jeżeli Państwo jeszcze jej nie macie, to znaczy, że będzie funkcjonowała od 18 listopada, gdzieś od godzin porannych, mam nadzieję. W 17 wyłączymy system, będziemy wykonywać migrację i po zakończeniu tych migracji będzie nowy system dostępny. Przypominam, jeżeli ktoś dołączył w trakcie, nie będą widoczne już moduły po przełączeniu moduły płatności stare. Dane będą zmigrowane i już cała obsługa przelewów będzie odbywała się w nowym systemie. Proszę jeszcze raz odpowiedzieć o grupach przelewów kontrahentów. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. Jeżeli mówimy sobie o grupach kontrahentów, to znajduje się to na zakładce kontrahenci i na kontrahentach, jeżeli mamy odpowiednie uprawnienia oczywiście, bo żeby móc zarządzać grupami, trzeba mieć odpowiednie uprawnienie. Mamy dwie zakładki. Lista kontrahentów. Są tu wszyscy kontrahenci w podziale właśnie już na utworzone grupy i na typy. A tutaj mamy grupy kontrahentów. I tutaj są grupy, które są już utworzone. Jeżeli chcę utworzyć nową grupę, to już będąc konsekwentny, nazwę ją test. I powiedzmy, że chcę, żeby dostęp do tych kontrahentów, żeby miał tylko ja, jestem zaznaczony już domyślnie, i mój kolega Jarek. Tworzę taką grupę. Ona oczywiście w tej chwili nie ma żadnych kontrahentów, ale mogę kontrahentów przenosić, zaznaczając ich na liście kontrahentów i klikając na przycisk przenieść do innej grupy, bądź mogę przenosić kontrahentów z tej pozycji. Jeżeli wejdę, mam tutaj 5 kontrahentów w tej grupie nowa, zaznaczam sobie ich kilka bądź wszystkie. Powiedzmy, chcę zaznaczyć. Chcę zaznaczyć, powiedzmy, te dwa. Przenieść do innej grupy i wybieram tutaj grupę, do której chcę przenieść. Przenoszę ją do grupy test, przenoszę dwóch kontrahentów. Jeżeli bym zaznaczył z różnych grup, chciał przenieść do istniejącej, nieistniejącej, to wszystko system będzie pilnował, będzie informował Państwa na bieżąco, czy akcja jest możliwa do wykonania. Czy jest możliwość zmiany kolejności przelewów w poczekalni, tak jak było w starym systemie? Jak najbardziej, będąc w poczekalni. Jeżeli chcę, żeby ten drugi przelew został zrealizowany w pierwszej kolejności, zaznaczam go i klikam na zakładkę realizuj na początku. Kolejność została zmieniona i w tej kolejności przelewy będą realizowane w zależności od tego, jak środki się pojawią. Jak pobrać potwierdzenie przelewu z płatności masowych? To trochę zależy. W płatnościach masowych macie Państwo dwa typy raportów realizacji.
I jeżeli posiadacie Państwo tak podpisaną umowę, że otrzymujecie Państwo raport realizacji zleceń RRZ, to wtedy potwierdzenia będą możliwe do pobrania z systemu. Czyli tak jak pokazywałem wcześniej na prezentacji, po zrealizowaniu danej paczki będzie można wejść w szczegóły tej paczki i tam będą poszczególne przelewy. Jeżeli będzie status zrealizowany, to będzie również przycisk do tego, żeby taki plik pobrać. Natomiast jeżeli korzystacie Państwo i tak macie w umowie Państwo zapisane, że otrzymujecie Państwo raport ZRE, to takiej możliwości pobrania potwierdzenia systemu nie ma. Wtedy można skorzystać, mamy taką aplikację, ona jest dostępna na stronie i z tej aplikacji, zaczytując plik płatności, można wygenerować potwierdzenia. Jak zaimportować paczkę przelewów do urzędu skarbowego, jaki format wybrać? Jako przelewy krajowe, podając w ustawieniach odpowiednią opcję i wtedy te przelewy również można importować, na przykład w formacie PLI można importować jako przelewy krajowe. I ostatnie pytanie, jesteśmy już trochę po czasie. Proszę przypomnienie, jak wprowadzić zamkniętą paczkę przelewów Mass Payment. Czy poproszę, żebyśmy przełączyli się na prezentację, to pokazałbym to jeszcze raz i wtedy... O, dziękuję bardzo. Już cofam do tego miejsca. Czyli tak, w Mass Direct Debit czy Mass Payment, tu jest ekran z Mass Direct Debit, w Mass Payment wygląda bardzo podobnie. W module będzie tak naprawdę tylko możliwość jakby zaimportowania paczki i będzie też tam taki dashboard, który będzie informował o tym, ile paczek jest do podpisania, w realizacji i tak dalej. Więc mamy tutaj ten przycisk importuj paczkę. I na tym ekranie podajemy nazwę i tutaj decydujemy o tym, czy paczka ma być zamknięta, czy otwarta. Po zaimportowaniu pliku, już, że tak powiem, konsekwentnie paczka będzie albo otwarta, albo zamknięta. I w zależności od tego, czy jest otwarta, czy zamknięta, to albo będą widoczne zlecenia, albo nie. Na tym byśmy zakończyli. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za pytania. Jeżeli jakieś się pojawiają te pytania, jeżeli jeszcze jakieś pytania się pojawiają, to tak jak mówiłem, moi współpracownicy na czacie odpowiedzą. Po migracji przewidujemy jeszcze jeden webinar. Będzie również tam będzie możliwość zadawania kolejnych pytań. Bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego dnia i do widzenia.